Do 5 lat więzienia grozi 32-latkowi, który kradł drogie perfumy. Mężczyzna, jak ustawiła policja, kradł tylko perfumy z górnej półki. Wszystko zaczęło się, gdy pracownicy drogerii w centrum handlowym w Kamiennej Górze zgłosili policji kradzież drogich markowych perfum i przekazali funkcjonariuszom nagranie monitoringu. Na filmie widać, jak w sklepie pojawił się elegancki mężczyzna, który rozglądał się tylko za najdroższymi i markowymi perfumami. Kradł je i wychodził ze sklepu. Policjantom udało się ustalić sprawcę kradzieży. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego. Jak ustalili policjanci, specjalizował się on głównie w kradzieżach drogich markowych perfum, które później sprzedawał. Mężczyzna zatrzymano, grozi mu do 5 lat więzienia.